Dzień dobry, witam. Marcin Bosacki, senator PO, szef klubu senackiego Platformy Obywatelskiej jest w naszym studiu. Dzień dobry, panie senatorze, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Jak sformułowałby pan pytanie referendalne dotyczące relokacji migrantów? Nie sformułowałbym, bo ono jest, to referendum jest bezsensowne kompletnie. No, nie ma powodów, dla którego Polacy mają głosować w sprawie, która jest wymyśloną wydmuszką propagandową. No nie jest wymyślona, bo w Komisji Europejskiej między Radą Europejską a Parlamentem Europejskim toczą się prace nad zmianą strategii migracyjnej, nad kwotami, jak mówią politycy PiS-u, nad powrotem do takiej przymusowej relokacji. Okej, ale co mówimy od ponad tygodnia, kiedy ten pomysł PiS wrzucił? Polska z powodu tego, ilu w milionach liczonych imigrantów, uchodźców z Ukrainy przyjęła, na pewno może być z tego mechanizmu wykluczona i to w całości. Sprawne kraje potrafią sobie załatwić tego typu rzeczy. Czesi są tego najlepszym przykładem, tylko PiS nie potrafi grać w grę europejską i dlatego wykorzystuje to dla potrzeb wyborczych, propagandowych. Mówi pan, może być Polska wyłączona. Politycy PiS-u odpowiadają, nie, my nie chcemy być może wyłączeni, chcemy mieć w referendum glejt od społeczeństwa, że nie bierzemy w tym udziału. Sprawne kraje, sprawne państwa potrafią, zanim poproszą o takie wyłączenie, wiedzieć, że zostaną wyłączone. I w obecnej sytuacji Polski, która jest podziwiana przez całą Europę za przyjęcie milionów uchodźców ukraińskich, jest to pewne. Tylko PiS nie chce realizować oczywistych polskich interesów, którym jest nieuczestniczenie w tym mechanizmie, tylko chce uprawiać na tej sprawie brutalną, zakłamaną politykę przedwyborczą. I rzecznik rządu dzisiaj mówi, że prawdopodobnie na najbliższe posiedzenie Sejmu będzie już mimo wszystko gotowy projekt uchwały w sprawie referendum. To będzie początek lipca. No wydaje się, że w PiS-ie zapadła decyzja, że to referendum ma być. PiS chce, zresztą w wielu sprawach tak jest, PiS chce odgrzewać stare kotlety, które kiedyś, w tym wypadku 8 lat temu, pamiętamy ten prawdziwy, duży kryzys uchodźczy z 15 roku, przyniosły im jakieś efekty polityczne, wyborcze. Tym razem to nie przyniesie efektów, bo Polacy widzą to zakłamanie, tę hipokryzję PiS-u. Chodzi o prawdopodobnie 2000 imigrantów, których, jeszcze raz mówię, i tak nikt nie zamierza nam na siłę wciskać na nasze terytorium. To jest 100% i tak będzie. PiS to wykorzystuje tylko po to, żeby grać tą kartą przed wyborami. I jeszcze o tym porozmawiamy. Zapraszamy do radia internetowego RMF24, na naszą stronę internetową rmf24.pl i do wszystkich kanałów społecznościowych. Marcin Bosacki, senator PO, zostaje w studiu. Panie senatorze, prawdopodobnie, to już coraz głośniej też mówią politycy PiS-u, że to referendum miałoby się odbyć razem z wyborami, w tym samym terminie. To z punktu widzenia opozycji będzie problem? Nie, nie sądzę. Jak mówię, uważam, że Polacy są uodpornieni na tą toporną propagandę pisowską, zwłaszcza, że widzą, że właśnie z tych krajów, z których PiS twierdzi, że nie powinniśmy nikogo przyjmować, sprowadzają imigrantów zarobkowych liczonych w dziesiątkach tysięcy. Ale tych, których chcemy, których potrzebujemy, rąk do pracy, a tu Unia narzuca nam, że mamy przyjąć. No właśnie nie narzuca. No na tym to polega. Cytuję narrację polityków PiS-u. Nie narzuci. Nie narzuci. Jeśli PiS ma problem z tym, żeby załatwić dla Polski, żeby tych 2000 czy parę tysięcy imigrantów do Polski Unia nie skierowała, to proszę się do nas udać, my to załatwimy. Właśnie, a co zrobi ewentualnie Platforma Obywatelska w przypadku wygranych wyborów, bo prawdopodobnie ta decyzja, ten mechanizm dotyczący migrantów będzie gotowy pod koniec roku dopiero, listopad, grudzień. Wygrywacie wybory i tak jak kiedyś Ewa Kopacz powiecie, przyjmujemy? Powiemy naszym partnerom to, co w tej chwili mówimy. My im mówimy, mamy nadal na polskim terytorium między 1,5 miliona uchodźców z Ukrainy. W pewnym momencie mieliśmy ich około 3 do 4 milionów. Okazaliśmy wielkie serce, to nam zabrało ogromne środki. Nie możemy przyjąć nikogo więcej i jeszcze raz panu mówię. Nasi partnerzy
zarówno z naszej grupy politycznej, ale też z innych grup politycznych, absolutnie tą argumentację kupują. Problem jest wymyślony przez PiS. Czyli Platforma Obywatelska w przypadku wygranych wyborów nie zmieni zdania i nie powie, dobra, bierzemy udział w tym mechanizmie, tylko przedstawi wniosek o to, aby nie przyjmować żadnych migrantów, nie płacić 20 tysięcy euro za każdego nieprzyjętego migranta, powołując się na to, że co mamy więcej? Milion uchodźców z Ukrainy. Co więcej, ten wniosek zostanie przyjęty, a my nie będziemy grali brutalnie, cynicznie i niemoralnie sprawą kilku tysięcy uchodźców do walki politycznej, bo w tej sprawie też trzeba przyjąć pewne ogólnoludzkie, humanistyczne, powiem też chrześcijańskie standardy, tak? Znaczy tym, którzy uciekają na przykład spod kul w różnych reżimach, należy pomóc, ale nie w Polsce, bo Polska pomogła kilku milionom ludzi, którzy uciekają spod rosyjskich kul Ukraińcom. No ale tutaj cytuję chociażby prezydenckiego ministra do spraw międzynarodowych Marcina Przydacza. Chcemy mieć gwarancję, że to Polska będzie decydować o tym, kto przyjeżdża do Polski, a kto do Polski nie przyjeżdża, a nie jacyś europejscy urzędnicy. Może to referendum wzmocniłoby taki przekaz. Wie pan co? Pan Przydacz, jak był wiceministrem spraw zagranicznych, zawalił na przykład razem z kolegami sprawę Turowa. Gwarancją jest silna pozycja Polski w Unii Europejskiej i to, że polski rząd potrafi tam grać na rzecz polskich interesów. Niestety ten rząd każdą sprawę z Unią Europejską zawala. Receptą na to jest tylko zmiana rządu. Ostatnie i ona nastąpi w październiku. Ostatnie pytanie w tej sprawie. Jeśli projekt uchwały, ja wiem, że on trafi do Sejmu, a nie do Senatu, ale jeśli ten projekt uchwały referendalnej wpłynie do Sejmu, jak zagłosuje Platforma Obywatelska? Nie sądzę, żebyśmy go poparli. Czyli przeciw. Nie poprzemy go. Zmieniamy temat. Panie senatorze, PiS 5 dni przed zaplanowaną wielką konwencją w Łodzi przenosi konwencję na Dolny Śląsk. Wiele wskazuje na to, że do wspomnianego przez pana Turowa takie są sygnały, że być może to sygnał, że Joachim Brudziński, nowy szef sztabu wyborczego PiSu, rzuca rękawice Tuskowi, bo akurat Tusk i wielu pana kolegów z Platformy teraz właśnie objeżdża Dolny Śląsk. Brudziński chce wejść na boisko Platformy i rozegrać tam mecz? Ja też się wybieram na ogromny wiec we Wrocławiu, pewnie porównywalny z wiecem w Poznaniu w sobotę, który Donald Tusk będzie miał w centrum Wrocławia. Zapraszam wszystkich na ten wiec. Nie, głównie chodzi o to, że PiS nie był w stanie zapełnić 13-tysięcznej hali Atlas w Łodzi. Znaczy to tylko o to chodzi. Myśli pan, że nie są w stanie podstawić 100 dodatkowych autokarów i przywieźć z Podkarpacia, z Lubelskiego, ze Świętokrzyskiego działaczy PiSu? Wie pan, ile to jest 100 autokarów? To jest 5 tysięcy osób. Tyle przyjechało na wielki marsz 4 czerwca z Wielkopolski, samej Wielkopolski. Coś o tym wiem, bo byłem jednym z współorganizatorów tego. Nie, PiS w tej chwili w swojej kondycji, która jest na ostatnich oparach, odgrzewanie starych kotletów propagandowych, granie tylko i wyłącznie na wzbudzaniu strachu i hejtu, nie jest w stanie w tej chwili zrobić wiecu, przynajmniej nie w ciągu tygodnia, jak planował, na kilkanaście tysięcy osób. Dlatego. Ale dlaczego Dolny Śląsk akurat? Przecież mogli na Podkarpacie. Myślę, że będą znowu grali w tą czysto propagandową, fałszywą, kłamliwą grę o Turów. A przypominam, jak było z Turowem. Znaczy, był czas, żeby się z Czechami dogadać, żeby Czechom przedstawić propozycje kompromisowe. Powiedział to pisowski ambasador w Pradze. Ale teraz to już mamy i nawet problem polskiego sądu, który... I oczywiście tego nie zrobili. Wydał wyrok i w sprawie nieprzedłużania koncesji ci, którzy na się nie węgla. Dogadać, wie pan, to jest właśnie to. Znaczy, kiedy jest czas na zagwarantowanie realnych polskich interesów, bo oczywiście w polskim interesie jest to, żeby Turów nadal działał, bo on musi działać, bo inaczej nam padnie system energetyczny. On musi działać, natomiast były lata na to, żeby się dogadać z Czechami, PiS to zawalił i teraz już zapłaciliśmy 1 000 000 000 zł kar za ten Turów, a PiS będzie odkręcał kota ogonem i mówił, że to wina Unii. Nie, to jest wina rządu PiSu, który całą tą sprawę zawali. A sam Joachim Brudziński jako szef sztabu kampanii wyborczej PiSu to kłopot dla opozycji? To zawodnik wagi ciężkiej po tamtej stronie dla was?
Nie sądzę. To jest raczej mało atrakcyjny pan, który zna tylko w polityce metodę pałek i ewentualnie paktowania przekupstwami mniejszych partnerów, tak jak PiS to robi, ciułając od 2 lat, od kiedy stracił de facto większość w Sejmie, tych kilka głosów takiego bagna sejmowego pośrodku. Ja uważam, że to bardzo dobrze, bo to jest żaden strateg, tylko raczej polityczny pałkarz. No, polityczny taran to może być niebezpieczne dla opozycji. Polacy są zmęczeni tego typu politykami, obojętnie czy na czele ministerstw, czy na czele kampanii. Polacy chcą fachowców, którzy wyprowadzą kraj z kilku kryzysów, w których on się znajduje. A może to jest odpowiedź na coraz ostrzejszą retorykę Donalda Tuska, który przecież obwinił wprost polityków PiS o śmierci kobiet w szpitalach, mówi wprost o politykach PiS złodzieje. Może to jest po prostu dostosowanie odpowiedź na to, że Donald Tusk zaczął tak ostro grać w kampanii. Złodziejstwo PiS-u we wszystkich spółkach Skarbu Państwa, fundacjach jest oczywiste również dla części wyborców, czy przynajmniej do niedawna wyborców PiS-u. To nie jest ostre słowo, to jest stwierdzenie faktu. Natomiast jeśli chodzi o to, w którym kierunku pójdzie PiS-owska kampania, tak, ja uważam, że oni będą próbowali wszystkich chwytów, być może też nielegalnych, tak jak w kampanii sprzed 4 lat, przypominam, inwigilację totalną z szefa naszego sztabu wyborczego Krzysztofa Brejzy Pegasusem. Spodziewam się tego typu prowokacji, przecieków do kontrolowanych przez PiS mediów, ale uważam, że tym razem to nie zmieni toku kampanii i wyniku wyborczego. PiS przegra te wybory, opozycja je wygra. A czy Platforma czeka na powrót do rządu Jarosława Kaczyńskiego? Wie pan, ciekawa sprawa, bo ja byłem pytany chyba w tym studiu nawet, kiedy Jarosław Kaczyński odchodził, kiedy to było, parę miesięcy temu, z rządu, czy dla nas to błogosławieństwo, czy przekleństwo, to nie ma żadnego znaczenia. Prawdziwym władcą Polski jest Jarosław Kaczyński, to on podejmuje wszystkie kluczowe decyzje. To, czy on będzie wicepremierem, czy wicewoźnym na Nowogrodzkiej, to nie ma żadnego znaczenia. To jest odklejone od rzeczywistości starszy, nieszczęśliwy człowiek, który postanowił unieszczęśliwić razem z sobą cały kraj. Na szczęście jego rządy się kończą. No, ale Kaczyński mógłby scementować Zjednoczoną Prawicę, która trzeszczy od wielu, wielu miesięcy. Taki miałby być ten zamysł właśnie pogodzenia Morawieckiego z Ziobrą. Ale jak był w rządzie, podobnie trzeszczała. Tam oczywiście jeszcze jest frakcja Szydło, frakcja właśnie Brudzińskiego z Sasinem, zdaje się. Znaczy, ja nie jestem pisologiem i szczerze mówiąc w ogóle mnie nie interesuje geografia polityczna PiS-u. Mnie interesuje to, żeby wreszcie Polską zaczęli rządzić kompetentni patrioci. To teraz, panie senatorze, kilka minut o tym, co w Senacie. Czy Senat pozbawi kierowców darmowego przejazdu na wakacje autostradami? Teraz to zależy od senatorów, głównie Platformy Obywatelskiej, bo ten projekt Sejmu trafił do Senatu. Jutro zaczyna się posiedzenie. Co z nim zrobicie? Ta ustawa merytorycznie wymaga kilku poprawek, ale my ich nie wprowadzimy właśnie po to, żeby ona weszła w życie 1 lipca. Także obiecuję, że Senat niczego nie zablokuje, niczego nie opóźni, nie wprowadzimy poprawek, tylko ją prześlemy do prezydenta od razu. Ale kierowcy, którzy liczą na to, że będą jeździli darmowymi autostradami, mocno się zdziwią, bo z 1300 km autostrad, na których są opłaty, ta ustawa obejmuje tylko 200 km, czyli na przykład do mojego Poznania z Warszawy w tej chwili płacimy 66 zł za całość.
ta opłata zostanie tylko zredukowana do 56 zł. No, nad morze też nie pojadą za darmo, bo odcinek Toruń-Gdańsk nadal pozostaje płatny, ale rozumiem, bojąc się gniewu kierowców i tego, co powiedzą politycy PiS, że to przez was na wakacje pojadą płatną. Już słyszeliśmy takie wypowiedzi w ostatnich dniach polityków PiS-u, też nawet ministrów, że Senat będzie coś tam opóźniał. Nie, nie będziemy opóźniać. Niech Polacy sami zobaczą, jak ten kolejny humbug propagandowy PiS-u wygląda w rzeczywistości. I powiem panu jeszcze jedną rzecz. Znaczy, o ich zakłamaniu świadczy też to, że oni prawą ręką głosują za tego typu ustawą, a lewą cały czas teoretycznie starają się o KPO, w którym zapisali, że nie dość, że te wszystkie odcinki mają być płatne, to jeszcze zwiększą liczbę odcinków płatnych. Znaczy, to jest tak zakłamany rząd, jakiego nie było od 1989 roku. A projekt nowelizacji prezydenckiej dotyczącej tak zwanego Lex Tusk, on wpłynął po Sejmie już do Senatu. Będziecie pracować na tym posiedzeniu, nad tym projektem? To jest tak poważna sprawa, że musimy nad nią poważnie popracować. Zajmiemy się na następnym posiedzeniu na początku lipca. Czyli odwlekacie powołanie komisji? To jest to, o czym mówimy od początku tej rozmowy, panie redaktorze, czyli kolejny z takich manewrów. Nie, po poznańsku, ktoś powie, chronicie Tuska. Po poznańsku to się mówi knyfów propagandowych PiS-u, który nie ma żadnego znaczenia dla życia Polek i Polaków, dla ich bezpieczeństwa, natomiast ma dać PiS-owi może procent, może 3% w sondażach. Na pewno jest to kompletnie bez sensu, my nie będziemy tego przyspieszać. Czyli to na następnym posiedzeniu, bo wtedy te 30 dni tak musicie jest. To zrobić, nie na tym posiedzeniu. Marcin Bosacki, przywołał pan Poznań, bo Marcin Bosacki jest naszym gościem, senator PO z Poznania. A kto będzie kandydatem w wyborach do Senatu z okręgu podpoznańskiego numer 90? Obecna senator Jadwiga Rotnicka czy Roman Giertych? Nie wiem jeszcze tego. My ogłosimy, myślę, że to będzie w lipcu, czyli cztery ugrupowania, które tworzą Pakt Senacki plus samorządowcy. Ogłosimy listę 100 kandydatów. Ja żałuję, że zarówno Roman Giertych, jak i Ryszard Petru przestrzelili, popełnili falstart samemu się zgłaszając, bo oni oczywiście, co nie jest żadną tajemnicą, oni byli w tych rozmowach jako potencjalni kandydaci. Ale Giertych dostanie okręg podpoznański? Nie wytrzymali nerwowo, zgłosili się sami. Nie wiem tego. Ja powiem panu tak. Ja uważam, że Roman Giertych, którego ja znam pewnie z polskiego świata politycznego najdłużej, bo zaczęliśmy 1 października 1989 roku razem studia na historii w Poznaniu. Zresztą z senatorem Libickim również. I ja przez pierwsze 10, może nawet więcej lat jego 15 jego działalności politycznej byłem jego twardym przeciwnikiem. Uważam, że teraz przeszedł bardzo dobrą ewolucję i ja bym był za tym, żeby on wrócił do polskiej polityki. Ale nie w ten sposób, że on paktowi senackiemu złożonemu z całej demokratycznej opozycji mówi, skąd on ma kandydować. Czyli za karę przeniósłby pan go na jakiś inny odcinek. Borys Budka w tym studiu mówił, nie wykluczam niech się chłopaki tego, Ryszard z Romanem sprawdzą na Podkarpaciu. Nie wykluczam tego, że zarówno Roman Giertych, jak i Ryszard Petru się znajdą w pakcie senackim, ale niekoniecznie z tych okręgów, o których marzyli. Obaj z rekomendacji Platformy Obywatelskiej? To niekoniecznie musi być tak. Tam też są senatorowie niezależni, jak na przykład Krzysztof Kwiatkowski, zresztą już od 4 lat, od czasu pierwszego paktu senackiego senator, którzy po prostu są zgłoszeni jako kandydaci niezależni. Myślę, że to się w kilku wypadkach w tym roku też powtórzy. A dlaczego ciągle nie znamy tej listy 100 nazwisk? Dlaczego ciągle pakt senacki nie jest gotowy? Słyszymy o nim już właściwie od grudnia. Już panu mówię. Ktoś chce za dużo, czy Platforma chce wszystko? Nie. Absolutna większość spośród tych 100 kandydatów już jest ustalona. Nieustalone jest kilkanaście, może najwyżej 20. W których to w tej chwili przeprowadzane są badania, w który ze zgłoszonych potencjalnie alternatywnych kandydatur przez różne ugrupowania będzie miał większe szanse. Ale pan już wie, ile miejsc dostanie Platforma? Nie wiem tego. Natomiast rzeczywiście bazą jest ta obietnica liderów
ugrupowań demokratycznych, że ci senatorowie, którzy startowali, którzy w tej chwili są senatorami, którzy wygrali w tych arcytrudnych warunkach Senat w 2019 roku, utrzymają swoje okręgi. I to jest w mocy. To jest w mocy, chociaż nie jest to reguła stuprocentowa, no bo są tacy senatorowie, którzy chcą się na przykład przenieść do Sejmu. Tak? Ostatnia rzecz, panie senatorze. Donald Tusk od kilku dni pręży muskuły, właściwie puszy się z powodu nowych sondaży, także tych sondażowni, jak mówi, nieprzychylnych do tej pory Platformie, że wszystkie odnotowują wzrost Platformy, okej, ale w tych samych sondażach i Lewica, i Trzecia Droga Hołowni Kosiniaka-Kamysza tracą. Na ile pana zdaniem, i to pokazuje, że Platforma buduje się, pożerając elektorat Lewicy i Trzeciej Drogi. Na ile to może spowodować scenariusz wygranej Platformy, ale wypadnięcia w wyniku wyborów albo Lewicy, albo Trzeciej Drogi z gry poniżej progu 5% i wygraną stworzenie rządu przez PiS? Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o Lewicę, to ja ani nie widzę takiego trendu, bo widziałem ostatnio sondaż, gdzie oni mają 10%. Ale są też takie, że oba te ugrupowania, te koalicje mają 5%. Ani nie widzę niebezpieczeństwa, żeby oni zeszli poniżej 5%. Z Trzecią Drogą jest pewien problem, moim zdaniem głównie dlatego, że ich strategia w głównym sporze, czy dylemacie politycznym, który w tej chwili stoi przed Polakami, czy ma rządzić PiS, czy ma rządzić demokratyczna opozycja, jest niejasna. Przypominam, przez całe tygodnie apele czy deklaracje o bojkocie marszu 4 czerwca, potem pójście na niego, ale nie zabranie głosu. No dziwne to jest i mówię to z bólem, jako ten, który z kolegami z PSL-u i z Polski 2050 na co dzień współpracuje w Senacie, bo tam ta współpraca jest naprawdę bardzo dobra. Pan liczy osobiście, że... Mam nadzieję, że co do Lewicy jestem pewien, że również Trzecia Droga, jeśli wystartuje w tym kształcie w wyborach, pokona próg wyborczy 8%. A myśli pan, że na ostatniej prostej, w ostatnich tygodniach, kiedy trzeba będzie rejestrować listy, Kosiniak, Kamysz i Hołownia mogą jeszcze przyjść do Tuska, patrząc na wyniki sondaży, i powiedzieć, idziemy z wami? Nie wiem tego. Natomiast wiem, że Donald Tusk chyba wczoraj na Dolnym Śląsku powiedział, że jeszcze wszystko jest możliwe. Mogę tylko powtórzyć za nim te słowa. Dziękuję pięknie. Marcin Bosacki, senator Platformy Obywatelskiej, był naszym gościem. Dziękuję pozdrawiam. Bardzo.